Dzień dobry, dobre rano. Pozdrawiam wszystkich biblijnym wersetem, jaki składa nam dzień dzisiejszy. A jest on zapisany w liście Jakuba, w 5 rozdziale, w 7 wierszu, gdzie czytamy takie słowa. Bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. A więc dzisiaj jesteśmy zaproszeni, a właściwie wezwani do cierpliwości. Bo chociaż ludzie bez skrupułów zadają sobie wiele trudu, by źle czynić, a nawet dobrze im się powodzi mimo zła, które wyrządzają, my wierzący chrześcijanie mamy okazywać cierpliwość. W Psalmie 73 czytamy skargę. Bo zazdrościłem zuchwałę, widząc pomyślność bezbożnych. I tak oto apostoł Jakub, autor tych słów, które są przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania, chce nas zachęcić do stałej, niezachwianej cierpliwości, pomagającej nam znosić każde zło, jakie ludzie mogą nam wyrządzić. Nie jest to łatwe, na pewno, ale pamiętajmy przy tym, że apostoł Jakub z taką samą cierpliwością znosił swoje męczeństwo. Pamiętamy, że on został przez Heroda Agrypę uwięziony na podstawie sfałszowanych zeznań i został skazany mieczem przez ścięcie, i on to znosił z dużym heroizmem. Tak, a więc mamy okazywać cierpliwość. Oczywiście chodzi o to, że mamy okazywać cierpliwość na powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to prawda, że chrześcijanie czasów apostolskich żyli w ciągłym oczekiwaniu na przyjście Pana, tak jak i my powinniśmy dzisiaj to czynić. Niemniej jednak pierwsi chrześcijanie nie byli jednocześnie bardziej pewni, że doczekają powtórnego przyjścia, aniżeli my współcześnie żyjący. I my chyba dzisiaj, dzisiejsze pokolenia, mamy pewien kłopot, taki mianowicie, że minęło już prawie 2000 lat, a my nadal mamy wrażenie, że to powtórne przyjście Pana Jezusa jest ciągle dalekie. Przywołanie obrazu żniwa i porównanie z nadejściem końca świata Jezus zastosował między innymi w Ewangelii Mateusza. Tam w 13 rozdziale, wierszu 30 czytamy tak. Pozwólcie obydwom rość razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę weźcie do mojej stodoły. Bo przecież to właśnie rolnicy, gospodarze muszą czekać na cenne ziarno i robią tak, będąc cierpliwymi ze względu na nie. Ziarno sieje się późną jesienią. Zasila je wczesny deszcz oraz późny deszcz wczesną wiosną i w tym czasie gospodarz cierpliwie czeka. Czeka na owoc ziemi. A my, chrześcijanie, oczekiwać mamy przyjścia Pana o każdym czasie. Bądźmy zatem cierpliwi i w sercach naszych bądźmy w tej cierpliwości niezachwiani. I tego wam życzę na dzień dzisiejszy, każdy kolejny. Niech Pan Bóg wam błogosławi i obdarzy was mocą cierpliwości. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zostańcie z Bogiem.